Patronem odcinka jest Tank T-shirt Garage. Koszulki dla fanów sprzętu wojskowego. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu WarNews.pl i Zła Ambasada. Kontynuujemy nasz cykl dotyczący broni pancernej, która niebawem trafi na Ukrainę. Dziś ponownie naszym gościem Bartłomiej Kucharski, analityk i dziennikarz magazynu Wojsko i Technika. Witam Cię, Bartku. Dzień dobry Państwu, czołem. Rozmawialiśmy ostatnio o brytyjskich Challengerach, dzisiaj porozmawiamy o kolejnej maszynie, chyba tej, która wywołuje najwięcej emocji, czyli o amerykańskich Abramsach. Jaki rodzaj tego czołgu trafi na Ukrainę? Kiedy się możemy spodziewać tej maszyny na froncie i czy może ona dużo zmienić na froncie, mierząc się z rosyjskimi maszynami? Z tego co wiemy, wbrew pierwszym zapowiedziom, które mówiły o starszej wersji M1A1, czyli o pierwszym Abramsie ze 120 mm armatą z gładkim przewodem lufy, prawdopodobnie na Ukrainę trafią znacznie nowocześniejsze M1A2. Nie będzie to oczywiście najnowszy wariant. Czołg ten wszedł do służby w roku pańskim 1992, więc też już dłuższą chwilę temu. Natomiast jest to zdecydowanie lepszy czołg od M1A1. Prawdopodobnie będzie silniej opancerzony. Przy czym nie wiemy tak naprawdę, co to M1A2 znaczy, bo prawdopodobnie zostanie przygotowany jakiś specjalny wariant dla Ukrainy, bo klasyczne M1A2 to być nie mogą właśnie ze względu na pancerz ze zubożonego uranu. Natomiast powstawały już w przeszłości liczne wersje eksportowe. Abrams nie doczekał się może zbyt wielu użytkowników zagranicznych, ale w oparciu o M1A2 powstało kilka wersji dla innych państw, między innymi dla Arabii Saudyjskiej, Maroka, dla Polski też będzie osobna wersja, prawdopodobnie dla Tajwanu, więc Amerykanie doświadczenie jakieś mają w tym względzie. Natomiast wspominałeś właśnie o pancerzu. Dzisiaj się pojawiła informacja, że ukraiński czołg nie będzie prawdopodobnie wyposażony w pancerz ze zubożonego uranu. Co to jest dokładnie za pancerz? Bo wiem, że ten pancerz nie będzie prawdopodobnie występował także w czołgach, które trafią na wyposażenie Wojska Polskiego. Nie jest to rzecz do końca jawna ze względu na to, że nawet tak bardzo otwarte państwa, jeżeli chodzi o politykę informacyjną, jak Stany Zjednoczone, mają swoje tajemnice. W każdym razie to, co powszechnie nazywa się pancerzem ze zubożonego uranu, oznacza ni mniej, ni więcej, że część opancerzenia, niektóre warstwy opancerzenia czołgu w tym wypadku są wykonane z elementów ze zubożonego uranu. To znaczy de facto z odpadów pochodzących z eksploatacji siłowni jądrowych. Zapewnia on bardzo dobrą ochronę, jeżeli chodzi o możliwości zatrzymywania amunicji przeciwpancernej, więc jest to materiał pożądany, ale poza Amerykanami nie jest chętnie stosowany. Większość państw wykorzystuje inne rozwiązania. Podobnie też w eksportowych pakietach opancerzenia sami Amerykanie stosują zupełnie inne rozwiązania, co zresztą mogliśmy obserwować chociażby na zdjęciach zniszczonych Abramsów należących do armii irackiej czy Arabii Saudyjskiej. Mamy teraz, przejdźmy do takiej, powiedzmy, wyjdźmy trochę w przyszłość, jest końcówka 2023 roku lub początek 2024, Abramsy są na wyposażeniu Sił Zbrojnych Ukrainy i co przeciwko Abramsom mogą wystawić Rosjanie i jak te czołgi w tej wersji, o której wspominałeś, będą się sprawdzać w kontrze do rosyjskich maszyn? Poza kwestiami logistycznymi, które w wypadku Abramsa w większości przypadków powinny wyglądać lepiej, będzie to kasus dosyć podobny do Challengera 2, o którym rozmawialiśmy już kilka dni temu. Na pewno M1A2 będzie stosunkowo dobrze opancerzony jak na potrzeby tej wojny. Na pewno będzie dla czołgistów wozem wygodnym, raczej przyjaznym w eksploatacji, wyjąwszy niektóre drobne problemy wynikające z takiego, a nie innego projektu.
Mogą też się pojawić kwestie związane z trudnościami w eksploatacji, oczywiście jeżeli wyszkolenie będzie niedostateczne. Na pewno pewnym problemem może być też bardzo duże zużycie paliwa, większe aniżeli w innych czołgach. Natomiast większością parametrów Abrams będzie czołgi rosyjskie przewyższał, szczególnie te bardziej masowo używane, czyli zmodernizowane T-72, T-80. No i na pewno pozytywnie wpłynie pod kątem logistycznym na siły zbrojne Ukrainy pod tym względem, że Amerykanie mają po prostu duże zapasy części zamiennych i duże zapasy amunicji, a amunicji czy części zamiennych do czołgów T-72 czy innych typów posowieckich na zachodzie po prostu brakuje. Więc tutaj Ukraina na pewno zyska. Raczej Abramsy wiele nie zmienią poza, powiedzmy, kwestiami moralno-politycznymi, jeżeli nadal będziemy mówili o zaledwie 31 sztukach, czyli o jednym batalionie czołgów. Na razie jest to liczba symboliczna, nie aż tak jak w wypadku Challengerów, których zabraknie nawet dla przezbrojenia jednego batalionu. Ale można powiedzieć, że może to być początek czegoś większego. Jeżeli rzeczywiście Ukraińcy dostaną przykładowo 150, 200, 300 Abramsów z czasem, to na pewno będzie to bardzo solidne wsparcie. W takim razie jak Abrams może się mierzyć w tej ilości, którą na razie zapowiedzieli Amerykanie, na przykład z T-14 Armata, która też w małej ilości występuje znowu po stronie rosyjskiej? Jak mamy jakieś takie informacje, jak te czołgi, czy te czołgi możemy jakoś zestawić? Nie widzę sensu. Z tego względu, że bardzo wątpliwe, żeby T-14 rzeczywiście pojawiły się na froncie, mimo tego, że są jakieś mniej lub bardziej oficjalne zapowiedzi. Są to wozy niezwykle cenne dla Rosjan, nawet jeżeli ich rozwój zostanie z takich czy innych względów z czasem zarzucony, mogą się okazać chociażby zbyt drogie dla trafionej problemami Rosji, ale zawsze pozostaje ryzyko, że przeciwnicy przechwyciliby być może nawet nieuszkodzony czołg, jak to się zdarzało już w przeszłości z innymi wozami. I jeżeli Rosjanie nie daliby rady zbombardować takiego wozu transportowanego na zachód, to chyba nie trzeba komentować ewentualnych konsekwencji dostania się najnowocześniejszego rosyjskiego czołgu w ręce inżynierów i analityków, najprawdopodobniej amerykańskich, bo nie sądzę, żeby Amerykanie kogokolwiek innego dopuścili do armaty. Natomiast gdyby jednak do tego doszło, armata, jeżeli nie byłaby trapiona jakimiś problemami technicznymi wynikającymi z chorób wieku dziecięcego, byłaby generalnie raczej groźniejsza od Abramsa, przynajmniej jeżeli nie będzie odpowiadał najnowszym standardom. Natomiast nie jest oczywiście Abrams bez szans. Ciągle wychodzi tutaj kwestia chociażby słabo opancerzonej wieży T-14. Jeżeli wieża Abramsa jest nieźle opancerzona, więc mogłaby wytrzymać ostrzał, przynajmniej jeżeli Rosjanie nie użyliby najnowszej amunicji. Natomiast wieża T-14 ostrzału z armaty czołgowej nie wytrzyma, o ile aktywny system ochrony jej nie osłoni. Natomiast pamiętajmy przede wszystkim, że na wojnie nie walczy czołg z czołgiem, przynajmniej są to sytuacje stosunkowo rzadkie, walczą systemy i wynik ewentualnego starcia batalionu, czy też jakiejś grupy bojowej częściowo wyposażonej w Abramsy i analogicznego oddziału z T-14 Wynik takiego starcia wynikałby w dużej mierze z tego, jak obie strony rozegrałyby starcie taktyczne, jak taktycznie, jak wyglądałoby wsparcie ze strony artylerii, rozpoznanie, jakie byłoby zapewnione wsparcie ze strony lżejszych pojazdów piechoty, etc. To nie jest tak, że to jest jakaś bitwa w stylu rycerskim, powiedzmy w formie takiej pancernej ustawki, że ja biję się z tobą, ty bijesz się ze mną i hura. Walczą bądź co bądź jednak siły znacznie bardziej skomplikowane i złożone co do składu. Bartku, a Abramsy w Wojsku Polskim, z tego co doczytałem, będą korzystać z tych najnowszych pocisków, który właśnie rdzeń zrobiony jest z zubożonego uranu. Czy myślisz, że Amerykanie tego typu pociski też decydują się przekazać Ukraińcom? Nie przekażę tego typu. Wspomniałeś o amunicji M829A4. Jeżeli Ukraina takie dostanie, to bardzo niewiele. Obwód jest prozaiczny, one dopiero wchodzą do służby, do produkcji i sami Amerykanie mają ich mało.
Ukraina, jeżeli dostanie, to pociski starszego typu, prawdopodobnie M829A3, może nawet starsze. Na większość rosyjskich czołgów powinno to w zupełności wystarczyć, natomiast T-90M, T-90A, T-80 BWM czy T-72B3 mogą być już dosyć trudnym orzechem do zgryzienia, ale bynajmniej nie na tyle trudnym, żeby ich zniszczenie było niemożliwe. To ja jeszcze na koniec naszej rozmowy chciałbym się zapytać, czy obalisz ten mit, bo często w internecie pojawiają się opinie, że Abrams nie jest czołgiem na tereny wschodniej Ukrainy. Jak to jest z tym zawieszeniem, z tymi gąsienicami? Czy Abrams przechodził już tego typu testy? Bo przynajmniej ja, czytając różnego rodzaju publikacje, a najczęściej oczywiście pojawiają się tego rodzaju stwierdzenia w prasie rosyjskiej, że Abrams w ogóle nie nadaje się na teren walk, powiedzmy w rejonie na przykład Bachmutu. To nie jest tak, że Abrams się nie nadaje. Abrams rzeczywiście może być problematyczny ze względu na bardzo wysoką masę, czy znaczy bardzo wysoką. Powiedzmy, większość wersji Abramsa, począwszy od M1A1, jest cięższa, aniżeli rówieśnicze wersje większości innych czołgów. Czołgi wschodnie są z kolei jeszcze lżejsze, bo są po prostu mniejsze. Dla porównania M1A2, jeżeli dobrze pamiętam, ważył 63 tony, wówczas mniej więcej rówieśniczy T-90 ważył bodajże 45 ton. Więc nam to wiele mówi. Na pewno Ukraińcy będą musieli dosyć starannie planować trasy przejazdów ze względu na problem z dostępnością przepraw przez jakieś cieki wodne, jary czy inne przeszkody terenowe, które byłyby w stanie unieść Abramsa. Ale jeżeli chodzi o samą walkę, samo działanie w terenie, raczej Abrams nie powinien mieć znacząco większych problemów aniżeli czołgi innych typów. Jeżeli już, to pewnym problemem mogą być niektóre jego cechy konstrukcyjne, na przykład podatność dosyć duża na zalanie wodą przedziału silnikowego, co może mieć bardzo brzydkie konsekwencje. Tego typu rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o walory same stricte bojowe, nie powinno być raczej większych przeszkód. Natomiast jako ciekawostkę warto wspomnieć, że zarówno oficerowie US Army niższego szczebla, na przykład jeden z oficerów pisujących dla Instytutu Współczesnej Sztuki Wojennej Akademii Wojsk Lądowych w West Point, wspominał swego czasu na podstawie własnych doświadczeń z Polski, był bowiem czołgistą służącym w Polsce przez jakiś czas. Wspominał on, że Abramsy się rzeczywiście słabo nadają na ten teren, co prawda proponował on rozwiązanie ekstremalne, ale z drugiej strony samo dowództwo armii amerykańskiej, wskazując, że następca Abramsa powinien być znacząco od niego lżejszy, bodajże padała wartość 20%, powoływała się właśnie na środkowoeuropejski teatr działań. Można więc powiedzieć, że nie jest to do końca mit, że Abrams jest zbyt ciężki dla naszego teatru działań, ale jest to raczej na zasadzie utrudnienia funkcjonowania na polu walki, aniżeli uniemożliwienia. Nie jest na pewno tak, że w żadnych absolutnie warunkach gdzieś, załóżmy na wschód od Łaby, od Odry, od Bugu, Abrams nie pojedzie i koniec. To ja jeszcze muszę zadać to pytanie, czy Rosjanie na ten moment posiadają jakiś sprzęt przeciwpancerny, który się może mierzyć z Abramsem? No bo z tego, co czytam, to chyba takim jedynym systemem będzie Kornet 9M133. Czy jakieś inne jeszcze systemy rosyjskie mogą się z Abramsem mierzyć? Kornet, chryzantema, artyleryjska amunicja precyzyjna naprowadzana laserowo, nowsza amunicja czołgowa przeciwpancerna podkalibrowa. Nie wykluczałbym również, dawałbym pewnie również szansę jakieś cięższym granatnikom przeciwpancernym piechoty, przynajmniej przy strzelaniu w słabiej opancerzone strefy typu burta czy tył wozu. Abrams nie jest absolutnie czołgiem niezniszczalnym, jak zresztą żaden inny. Bartku, serdecznie Ci dziękuję za poświęcony czas. Państwa odsyłam oczywiście na media społecznościowe Bartłomieja Kucharskiego, gdzie znajdziecie masę ciekawych informacji dotyczących
dotyczącej broni pancernej. Zachęcamy Was do zasubskrybowania kanału i zapraszamy również na naszego Spotify'a. Serdecznie Ci dziękuję i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości znowu porozmawiamy o broni pancernej.